Pomiędzy Legionowem a Zegrzem Południowym już niedługo będą dwie jezdnie. Nowe rondo i wiadukt nad nim. Jak wygląda przebudowa drogi krajowej nr 61 w maju 2024? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Mazowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, czym Ząż i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji, dokładnie 91 film. Tym razem opowiem Wam o drodze krajowej nr 61, nie jest to drugi film już z tej inwestycji. Prace faktycznie są tutaj realizowane krok po kroku i w teorii do końca tego kwartału mają się tutaj wszystkie prace zakończyć, więc właściwie jutro możemy otworzyć całą nową dwujezdniową drogę krajową nr 61 pomiędzy Legionowem a Zegrzem Południowym. Tutaj już widzicie dwie jezdnie. Nie dajcie się złudzić, tutaj są dwie jezdnie, nie jedna, którą widzicie. Jest tutaj droga rowerowa, jest droga serwisowa, droga dojazdowa, mamy chodniki i drogi rowerowe, nowe przejście dla pieszych, nowe węzły, nowe ronda, wiadukty i inne bariery. A jak naprawdę to wygląda? O tym wszystkim, jak zawsze, niezastąpiony po krótkiej przerwie i Jakub Sykut, prosto z miejsca wydarzeń. Halo, halo? Trwa przebudowa drogi krajowej nr 61 pomiędzy Legionowem a Zegrzem Południowym. Drzewa wzdłuż drogi zostały wycięte, a na ich miejscu teren został wyrównany. Pojawił się za to nowy asfalt, pierwsza warstwa asfaltu w niektórych miejscach. Dom, który stoi, nadal stoi, a stoi on pomiędzy, idealnie na miejscu przyszłej drogi. Nie został ten dom jeszcze wyburzony. My znajdujemy się przy rondzie Koraba. To właśnie tutaj powstanie nowe, większe rondo wraz z wiaduktami oraz ścieżkami dla rowerzystów czy chodnikami dla pieszych. Teren został wyrównany, drzewa zostały wycięte właśnie w okolicy tego starego, ale w przyszłości nowego ronda, a drzewa, które nie zostały wycięte, zostały zabezpieczone czerwoną wstęgą. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. Idealnie zaczęła padać deszcz i zaczyna się duża burza, także awizo, zmykamy stąd. Do usłyszenia. No dobrze, nie, my tutaj nie zmykamy, a dopiero się rozkręcamy i teraz wam dokładnie w szczegółach po pierwsze pokażę, a po drugie opowiem, co tu się dokładnie dzieje. Oczywiście na wstępie powiedziałem, że inwestycja powinna się zakończyć do końca tego kwartału, do drugiego kwartału 2024 roku. Oczywiście to jest całkowicie nierealne i czekamy na podpisanie aneksu na przedłużenie tej inwestycji. Jest to spowodowane różnymi elementami, jeżeli chodzi o pozyskiwanie, projektowanie i inne rzeczy, które by były realizowane w ramach tej inwestycji, dlatego też tu się jeszcze aż tak dużo nie dzieje, chociaż sama jezdnia powoli zaczyna się już nawet pojawiać, ale nie jest to DK 61, tylko droga dojazdowa i serwisowa, która powstaje od strony południowej przy lesie. Zresztą za chwilę to zobaczycie w dzisiejszym filmie. Zaczynamy sobie jak zawsze od części legionowskiej, gdzie jak widzicie cały czas jest zwężenie do jednej jezdni i tutaj właściwie nic się nie dzieje, jeżeli chodzi o nową inwestycję. W tym miejscu połączenie z ulicą Nowodworską cały czas jest po staremu, przejazd kolejowy oczywiście cały czas jest, nie ma tam żadnych wiaduktów i nie ma też żadnych prac realizowanych do tego, żeby tam na przykład jakiś tunel powstał czy coś innego. Wilisze i sama stacja Wilisze cały czas czekają na jakieś bezkolizyjne przejazdy kolejowe, natomiast w najbliższym czasie raczej to nie jest planowane tutaj do żadnej realizacji. Co jest planowane do realizacji, to w tym miejscu musi się pojawić druga jezdnia. Na razie w tym temacie się nic nie dzieje i to tak naprawdę nic się nie dzieje. Prace się rozpoczynają dopiero tutaj od ulicy Długiej. Faktycznie prace się rozpoczynają w Wieliszewie, bo Wieliszew się zaczyna zaraz za ulicą Długą, czyli po prawej stronie, patrząc teraz na ekran. Co ważne, dalej widzicie w tle SKM-kę i za chwilę sobie zerkniemy, co tam się dzieje na przystanku kolejowym, właściwie na stacji kolejowej Wieliszew Centrum. Znaczy Wieliszew Centrum jest trochę dalej, do niego też dolecimy, natomiast w tym miejscu będzie dosyć duży węzeł ze światłami, przystankami autobusowymi, przejazdami rowerowymi. Zresztą dokładnie co i jak to będzie wyglądać mówiłem wam już w poprzednim filmie, więc nie będę to się powtarzać, tam też mogliście zobaczyć mniej więcej te projekty, jak to będzie wyglądać. Z kolei w tym miejscu jest stacja kolejowa Wieliszew w centrum, ładnie się ona tutaj prezentuje, to trzeba faktycznie przyznać, natomiast no tam na spokojnie cały czas jeżdżą pociągi. Co ciekawe, mogę wam powiedzieć, w międzyczasie jak my tutaj nagrywaliśmy tę inwestycję, zobaczyliśmy, iż S3 jako przejazd techniczny, ale jednak S3 pojechało nawet do Zegrza
Południowego. Najprawdopodobniej chodziło o jakieś kursy skrócone, bądź po prostu tory odstawcze, które tam się znajdują, bo jednak w Zegrzu się znajdują dwa tory, które nie są raczej nigdy użytkowane, no i dwa perony, ale taka ciekawostka, co się faktycznie wydarzyło tutaj w trakcie nagrywania z części kolejowej. Więc faktycznie można było zrobić przez chwilę zdjęcie dwóch SKM-ek stojących w Zegrzu Południowym. No, co prawda jedna nie była dostępna dla pasażerów, ale i tak były dwie. Dobra, ulica Długa już za nami i zatknijmy sobie, co tu faktycznie się dzieje na budowie, bo tutaj budowy nie ma. Budowa jest w tym miejscu i tu faktycznie możemy zapisać, że trochę się dzieje. Po pierwsze i najważniejsze jest ten dom, który stoi na środku placu budowy. Stoi on aktualnie na miejscu docelowej drogi serwisowej, która będzie wzdłuż właśnie DK61. W tym miejscu będzie dojazd do wszystkich dróg, które odchodzą w las, no i też do samego lasu. I też dzięki temu jest taki trochę większy zbędny bufor od samej głównej drogi, na której będzie można jeździć nawet 100 km na godzinę względem tego, jak będzie to wyglądać na tej drodze bocznej. Tak, faktycznie projektowana droga to jest 100 km na godzinę na nowej DK61, aktualnie to jest 70, przynajmniej z tego, jak to jest zaprojektowane, a to, że w niektórych miejscach mogą być jakieś większe utrudnienia czy spowolnienie, no to jest zupełnie co innego. Jak widzicie, sam dom w tym miejscu stoi, na nim jest postawiona, właściwie na płocie jego, tablica budowlana, że jest to dom jednorodzinny, ale nie ma tam informacji, czy to jest wyburzane. Są informacje od osoby, która faktycznie tym się w teorii zajmuje. Natomiast nie jestem w stanie wam powiedzieć, kiedy ten budynek zostanie wyburzony, czy dogadali się już z właścicielami, czy się nie dogadali, o co tu właściwie chodzi, jak ta sytuacja wygląda, po prostu w tym temacie nic nie wiem. Wiem na pewno tyle, że stoi na środku placu budowy i trochę to wygląda komicznie, jak z tych niektórych zdjęć to możemy zobaczyć z inwestycji, które powstają w Chinach, to teraz mamy coś takiego pod Legionowem, więc dosyć ciekawa sytuacja się dzieje pod Warszawą. Tutaj z kolei możemy zobaczyć drugą drogę serwisową, właściwie ta droga będzie już będzie dojazdowa i przejazdowa w tym miejscu. I znaczy ta będzie tylko i wyłącznie dojazdowa też do lasu, od drugiej strony, czyli od strony północnej. Natomiast tamta, która jest właśnie przecięta przez ten budynek, będzie też drogą z drogą rowerową i z częścią dla pieszych, czyli będzie tam chodniej. Tamten odcinek będzie się ciągnąć bezpośrednio do samego ronda, więc to będzie dosyć ważny ciąg głównie dla pieszych i rowerzystów niż dla samych kierowców, którzy będą raczej jechać DK61. No i tak to mniej więcej wygląda. Przelecimy sobie dalej i za chwilę dolecimy do kolejnych dosyć ciekawych obiektów, które powstają na tej całej inwestycji, bo oczywiście sam budynek i dom w tym miejscu to nie jest jedyna rzecz. Po prawej stronie możemy zobaczyć chociażby nowy asfalt, który się pojawia, znaczy nowy, no jakaś nawierzchnia pierwsza, która się pojawia na tej drodze. Jeśli tutaj pojawia, też zwróćcie uwagę, że sama droga, ta serwisowa po prawej stronie jest dosyć daleko oddalona od DK60 w obecnym przebiegu, gdyż tam jeszcze musi powstać zbiornik retencyjny. Takich zbiorników w ramach tej inwestycji trochę powstanie, bo oczywiście wiadomo, że bezpieczeństwo musi być zachowane, no i to też jest w środku lasu, więc dobrze byłoby, żeby dało się jakby chociażby w jakiejś awaryjnej sytuacji to wszystko ugasić. Z kolei ten wiadukt kolejowy, który w tym miejscu zobaczyliście, jest tutaj od dłuższego czasu, on został przebudowany w ramach tej inwestycji, ale trochę wcześniej, nagrywałem nawet tamtą inwestycję, jak to było realizowane. Również wtedy też był przebudowany wiadukt kolejowy w innym miejscu, ale nad kanałem Zegrzyńskim, w Nieporęcie, więc te dwie inwestycje były realizowane jednocześnie już dłuższy czas temu, może znajdę zaraz informację. Nowy wiadukt powstał tutaj, zakończyły się prace w październiku 2022 roku, więc już faktycznie dłuższy czas temu i jest tak przygotowane, by w przyszłości można było wybudować drugi obok wiadukt. Tutaj też w tym miejscu w ostatnim czasie były realizowane różne prace, jeżeli chodzi o część drogową, jakieś utrudnienia i też w pewnym momencie był tutaj wprowadzony ruch wahadłowy. Aktualnie jest ruch dwukierunkowy, ale jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej informacji, to musicie patrzeć na stronę Gdańska na temat tej inwestycji. Tam faktycznie są aktualności, jeżeli chodzi o planowane utrudnienia. Wiemy, że ten odcinek się dosyć mocno korkuje. Tego właśnie tu jest potrzebna druga jezdnia, ale to nie zmienia faktu, że może się jeszcze bardziej korkować, jeżeli są jakieś większe prace przy tej inwestycji. Wiadomo jest jedno. Podczas całej tej budowy ma zostać zachowana przejezdność na całej drodze krajowej nr 61 w obydwu kierunkach. Przynajmniej tak to wygląda. Tymczasem teraz ciekawostka. Pomiędzy wiaduktem kolejowym a rondem powstanie wiadukt dla zwierząt. Będą one mogły swobodnie się przemieszczać. Problem jest taki, że nie mają zbytnio wielkiego pola do przemieszczania się ze względu na to, że ograniczają je tory. Sam wiadukt aktualnie powstaje, widzimy już jego fundamenty. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut.
Ja tutaj tylko sprostuję, bo Sykuta wprowadziłem trochę w błąd. To jest przejście dla dużych zwierząt dołem. Duże zwierzęta będą chodzić dołem, nie górą, bo wiadukt będzie, ale dla samochodów, pieszych i rowerzystów górą. Właściwie to będą trzy wiadukty obok siebie. Tak jak tutaj możecie zobaczyć na załączonym obrazku, powstaje już pierwsza część wiaduktu. To będzie wiadukt dla tej części, która docelowo będzie dla samochodów i pieszych i rowerzystów jako droga z boku. Natomiast duże zwierzęta na spokojnie będą mogły sobie przejść dołem. Natomiast dokąd one przejdą? Do tego fragmentu lasu, który się znajduje pomiędzy linią kolejową a DK61. Nie jest to nie wiadomo jak ogromny obszar. Wiadomo rzeczywiście, że takie przejścia się przydają, natomiast przydałoby się też przejście przez linię kolejową. Ja wiem, że na spokojnie sobie zwierzaczki poradzą z przechodzeniem przez nasyp kolejowy, który w tym miejscu jest akurat całkiem nawet wysoki, ale to nie zmienia faktu, że byłoby na pewno dużo bezpieczniej i dla pociągów, i dla zwierząt, gdyby było przejście przez kolej również w taki odjechany sposób, jak w tym miejscu, jeżeli chodzi o przejście dla dużych zwierząt. Więc jak widzicie, w tym miejscu ten obiekt powstaje, będą trzy wiadukty drogowe, natomiast na razie, jak możecie zobaczyć, głównie fundamenty są realizowane i już nawet trochę do góry powstaje, jeżeli chodzi o pracę przy obydwu przyczółkach. Z kolei w tym miejscu możemy zobaczyć rondo warszawskiej, modlińskiej i zegrzyńskiej. No, nie będę mówić z pełnej nazwy tego ronda, bo jest dosyć odjechana i długa. Zresztą Sykut już powiedział w skrócie, jak to mniej więcej się nazywa i możecie zobaczyć na ekranie. Natomiast co ważne, w tym miejscu się ostatnio trochę pojawiło górek piachu. Tyle możecie właśnie zobaczyć na załączonym obrazku. I to chyba największa zmiana, jeżeli chodzi o tą inwestycję, w porównaniu z tym, co mogliście zobaczyć w ostatnim materiale sprzed 2 miesięcy. Znaczy tak trochę nieironicznie. Bo tutaj się, znaczy cały czas trwają prace przy wycince jeszcze pozostałych drzew, które nie zostały wycięte. Drzewa, tak jak Sykut powiedział, zostały zabezpieczone w niektórych miejscach taśmą. W pozostałych miejscach jest już prawie całkowicie wszystko wyrównane. Jakieś w niektórych miejscach może przekładki sieci, chociaż tutaj de facto żadnej sieci podziemnej nie ma. Wiemy na pewno, że jeden gazociąg musi być trochę przebudowany, bo jest on faktycznie kolizyjny z nową budowaną drogą krajową numer 61, natomiast to jest realizowane obok, bo to nie jest bezpośrednio przy samym rondzie. A nad rondem, jak ja powiedziałem wcześniej, ma powstać wiadukt. Wiadukt, właściwie dwa wiadukty, mają być w przebiegu właśnie DK61. Druga droga będzie mieć połączenie tylko łącznie poprzez same całe rondo i też w ramach tej inwestycji, z tego co pamiętam, na DK61 powinny powstać przystanki autobusowe, których tu wcześniej nie było. To też faktycznie dosyć dobra zmiana w porównaniu z tym, jak to wyglądało wcześniej. A nie, zatknąłem. Nie ma tutaj przewidzianych przystanków autobusowych. No trudno. Będą na pewno przejście dla pieszych i przejazdy rowerowe, natomiast przystanków autobusowych jak nie było, tak nie będzie. Przejścia w każdej osi też będą zachowane i będzie połączenie tych chodników z aktualnym przejazdem kolejowym, który jest trochę odcięty od tej całej inwestycji. Proszę zwrócić uwagę, w międzyczasie na tych wstawkach, które widzieliście z Sykutem i na ostatnim ujęciu, które przed chwilą widzieliście, zaczął już padać deszcz, była burza, więc musiałem dosyć szybko lądować. No wiem, jak aktualnie jest pogoda, więc trzeba trochę uważać i się do niej przystosowywać. Lecimy aktualnie nad rondem Korba, no i tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o cały zakres tej inwestycji. Wiem doskonale, że piszecie mi w komentarzach, abym pojechał tam dalej, do Pułtuska i pokazać wam, jak powstaje właśnie obwodnica Pułtuska. Wiem doskonale, że te inwestycje są realizowane w różnych częściach Mazowsza i że stacja się nazywa Mazowieckie Inwestycje, ale to jest po prostu dla mnie zbyt daleko, już od dawna mówiłem wam, że ja nagrywam owszem inwestycje, które są w niedalekiej odległości od linii kolejowych, bądź po prostu są blisko Warszawy, tam na spokojnie mogę sobie dojechać. A dalsze inwestycje, które są dosyć długie, jeżeli chodzi o swój zakres, nie są poza po prostu moim zasięgiem i nie jestem w stanie ich nagrywać. Choćbym chciał, to nie mam jak i nawet gdybym miał prawo jazdy, tutaj nic zbytnio w tym temacie nie zmieniło, bo po prostu bym się nie chciał jechać samochodem. Ja ogólnie też nie lubię jeździć samochodem z własnej woli, wolę jeździć na monocyklu, komunikacją miejską, pociągami i tak dalej. Dużo większą satysfakcję mam dać przy okazji, jak jeżdżę pociągami czy innym środkiem komunikacji. Głównie pociągami lubię jeździć na duże dystanse, to mogę sobie też na spokojnie coś porobić, pomontować dla was filmy, albo po prostu posagregować te materiały, bo jest ich naprawdę całkiem dużo. Co nie zmienia faktu, że tak mniej więcej wygląda cała ta inwestycja, jeżeli chodzi o budowę drogi krajowej nr 61. Tutaj pomiędzy Zegrzem Południowym a Legionowym ta inwestycja najprawdopodobniej zakończy się dopiero w przyszłym roku, chociaż właściwie zakończy się za dobę. Jeżeli chodzi o kontraktowy ostatni termin, który był informowany publicznie. Ja nie mam informacji, że jakiś nowy termin został przesunięty, no ale siłą rzeczy chyba doskonale wiemy, że aneks musi jakiś być podpisany, no bo nie ma szans, żeby to wszystko zostało zakończone. Jeżeli taki materiał wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwonek. Kolejny film z tej inwestycji się pojawi za 2 miesiące. Jak zawsze zachęcam was do zostania patronami Avisnosha. No i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Przez to, że ten film się tak późno pojawia,
Nie wiem, co będzie, jak podzielę te filmy, bo jeszcze dzisiaj miała być linia kolejowa numer 7 pomiędzy Wawrem a Warszawą Wschodnią, ale już chyba tego dzisiaj wam nie wrzucę, bo już będzie w środku w nocy. A jutro miał być tramwaj do Wilanowa i mniejsza z tym. Zobaczymy, jak to będzie. Wiem tylko i wyłącznie tyle, że mogę wam już teraz powiedzieć, że na trzeciej brygadzie będę jeździć tramwajem linii D w sobotę z okazji Dnia Dziecka. Więc jak ktoś chciałby spotkać się, porozmawiać o DK61 czy innych inwestycjach, jak zawsze oczywiście zapraszam. Tymczasem będziemy dalej obserwować tą inwestycje przez najbliższe raczej lata. Do zobaczenia. Cześć!